Witam w drugiej części kursu na temat pracy z normal mapami w Blenderze. W tej części będziemy zajmować się problematycznymi normal mapami, to znaczy takimi, które nie są przygotowane do pracy z algorytmem używanym przez Blendera. W poprzedniej części pokazywałem dwie normal mapy. Obie zawierają dokładnie te same dane, ale te dane zostały zapisane w inny sposób. Mapa po prawej dobrze działa w Blenderze, mapa po lewej źle. W tej chwili materiał użyty na tym playnie zasilany jest przez tę normal mapę, ale jeżeli podmienimy ją na tę, ciach, wszystko zaczyna działać bardzo dziwnie. Obracam oświetlenie w prawą stronę, a w widoku renderowanym widzimy tak, jakby oświetlenie zmieniało się odwrotnie. Więc pierwsza rzecz, którą będę chciał pokazać, to jak przystosować tę mapę do działania z blenderowym algorytmem. Jak wiemy, każdy obraz składa się z pikseli, a dane na temat koloru zapisane są w czerwonym, zielonym i niebieskim kanale RGB. W blenderze możemy zobaczyć te dane. Jeżeli korzystamy z UV Image Editor, możemy nacisnąć lewy przycisk myszy, i na dole wyświetlą nam się wartości rgb dla piksela, na którym właśnie jesteśmy. I teraz standardowo rgb obrazują kolor, ale wcale tak nie musi być. Zanim program zinterpretuje to jako kolor, są to po prostu liczby. W związku z tym kanały rgb każdego obrazu mogą być użyte do przenoszenia jakichkolwiek innych danych. W przypadku normal map przenosimy współrzędne x, y, z. Współrzędne x zapisane są w kanale czerwonym, w zielonym mamy współrzędne y, a w niebieskim współrzędne z. Normal mapa przekazuje informację, pod jakim kątem dany punkt jest obrócony względem jakiegoś wyjściowego punktu, jakiegoś wyjściowego układu współrzędnych. I już w tej chwili moglibyśmy zacząć łapać się za słówka. Powiedziałem, że wartości RGB obrazują kąty ale wcześniej powiedziałem, że one przekazują współrzędne. Tak jakbym nie mówił o kątach, tylko o pozycji, co wydaje się nielogiczne. W sumie jest to nielogiczne, a mimo wszystko będę upierał się, żeby używać dokładnie takich terminów. Nie mówimy o kątach, mówimy o współrzędnych i w dalszej części kursu zobaczycie, że nie jest to zwykły ośli upór i że ma ten sposób swoje podstawy. Teoretycznie normalmapa przekazuje informacje o kątach, ale robi to w dość interesujący sposób, który wyjaśnię nieco później. Na razie jednak nie będziemy się w to zagłębiać. Naszym celem jest naprawienie normal mapy. Dobrze, tutaj w widoku renderowanym będę próbował wam pokazać różne wartości, na przykład wartości poszczególnych kanałów, kolory tekstury bez żadnego shadingu i tak I żeby ułatwić sobie trochę życie, uruchomimy jeden addon, File User Preferences, i tu w zakładce addons Node Wrangler. Aktywujmy go sobie. Dzięki temu będziemy mieli dostęp do szeregu różnych ciekawych narzędzi do pracy z nodami. Jednym z nich jest Viewer Node dla materiałów. Mogę przytrzymując Ctrl i Shift kliknąć na którykolwiek node, pojawi nam się Viewer Node i w ten sposób widzimy jak wygląda obraz generowany przez dane wyjście naszego noda. Także możemy sobie oglądać dokładnie to, co chcemy. I teraz chciałbym zobaczyć kanały RGB naszej Normal Mapy. Więc zrobimy sobie tutaj troszeczkę miejsca i rozbijemy obraz na poszczególne kanały. Shift-A, Converter, Separate RGB. Wepnijmy go sobie tutaj. Może to nie był najlepszy pomysł. Shift-Alt-D. W ten sposób zachowaliśmy połączenie do noda, natomiast odpięliśmy to, co wychodzi z wyjścia danego noda. Chciałbym sobie zerknąć na kanały RGB, więc Ctrl Shift klik. Teraz patrzymy na kanał czerwony, zielony, niebieski. Kliknijmy jeszcze raz kanał czerwony i widzimy, że im bardziej nasza powierzchnia zwrócona jest w lewą stronę, tym ciemniejszy kanał czerwony w tym miejscu. Im bardziej jest zwrócona w prawą stronę, tym jaśniejszy, tym wyższa wartość kanału czerwonego w danym punkcie. Teraz spójrzmy na kanał zielony. Mamy dokładnie tę samą sytuację, ale w tym momencie zobrazowana jest orientacja, tak jakby wzdłuż osi Y, po linii pionowej. Teraz kanał niebieski, jakiś taki dziwny gradient mamy, ale na razie kanałem niebieskim nie będziemy się w ogóle zajmować. I teraz tak, w tej chwili patrzymy na tę normalmapę, tę normalmapę, która działa źle. Podmieńmy ją sobie na dobrze działającą. I jeszcze raz przyjrzyjmy się kanałowi czerwonemu w blenderze. Dobrze będzie działała mapa, która ma większe wartości w kanale czerwonym dla powierzchni bardziej odwróconych w prawą stronę, a mniejsze wartości dla powierzchni bardziej odwróconych w lewą stronę. Jeżeli chodzi o kanał zielony, takie ułożenie kanału zielonego będzie dobrze działało w blenderze. Więc to jest kanał zielony tej normal mapy dobrze działającej. Więc po możemy zacząć domyślać się, co może być nie tak w normal mapach. Może się okazać, że wartości są odwrócone, więc po to, żeby mapa zaczęła dobrze działać, odwrócony kanał musimy tak odwrócić, żeby działał dobrze. W sumie proste. Ponieważ musimy działać na kanałach oddzielnie, zastosujemy sobie prostą kombinację Separate RGB, a potem Combine RGB, czyli damy Shift A Converter Combine RGB. Jeżeli zaznaczymy te dwa nody i trzy razy naciśniemy F, Ctrl-Shift-Click. Tu na wyjściu mamy w tej chwili dokładnie to samo, co na wejściu Ctrl Shift-Click tutaj. To nam nic nie zmienia. Ale tu mamy dostęp do poszczególnych kanałów i możemy sobie z nimi mieszać. Kanał czerwony jest dobrze ułożony, kanał niebieski dobrze ułożony, ale musimy odwrócić kanał zielony. Najłatwiejszy sposób użyjemy sobie Color Invert. Naciśnijmy H, żeby zwinąć tego noda i teraz G i spróbujmy go wpiąć pod kanał zielony, pach. No, teraz akurat wszystko działa dobrze, bo używamy dobrej mapy i nie zepsułem ją tymi dodami ponieważ nie wpiąłem tego efektu tu, ale podmieńmy teraz tę mapę na źle działającą. No i widzimy, że ona działa nieprawidłowo, ale tutaj zamieszaliśmy sobie z kanałami i odwróciliśmy kanał zielony. Więc przepnijmy efekt tego tutaj. I na wejściu mamy źle działającą mapę, ale po naszych mieszankach tu wszystko działa jak należy. I teraz tak, w tej chwili mamy do czynienia z normal mapami dosyć prostymi. Od razu na pierwszy rzut oka w zasadzie jesteśmy w stanie stwierdzić, która będzie działała dobrze, a która źle. Ale to nie jest zawsze takie łatwe. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z czymś takim, nie jest już tak łatwo stwierdzić, czy kanały są dobrze odwrócone, czy musimy coś mieszać. Po pewnym czasie oko oczywiście nam się wyćwiczy, ale dopóki nie nabierzemy takiej wprawy, zawsze możemy dojść do prawidłowego ustawiania metodą prób i błędów. I do tego najlepiej przygotować sobie taki setup, gdzie będziemy mieli podpięty invert Node do każdego z kanałów, Shift D, zduplikuję go, podepnę do kanału czerwonego. Zduplikuję, podobne do kanału niebieskiego. Teraz oczywiście wszystko skopałem, bo używam zupełnie innej mapy, ale podmieńmy tę mapę na tę. No, to jest jakaś masakra, ale najpierw zobaczmy, bo być może wszystko z nią jest w porządku, więc zaznaczę te trzy nody odwracające, nacisnę M, więc ja je w tej chwili wyłączyłem. I też tu w widoku renderowanym nie jestem do końca pewien, czy to jest dobre ułożenie, a może niedobre, ale dobrze jest poobracać sobie oświetleniem, więc popatrzmy. Odwracam w prawo. Ale jednak to się nie zachowuje fajnie, więc zobaczmy, być może trzeba odwrócić kanał czerwony. Zaznaczę sobie ten invert node, nacisnę M, żeby włączyć jego działanie i znowu poobracajmy sobie światłem. No, też to jest coś dziwnego. Wyłączmy go, włączmy odwrócenie kanału zielonego. R. Ciach. I wygląda na to, że ten układ właśnie działa jak należy. Czyli znowu mamy do czynienia z mapą, w której kanał zielony był odwrócony. I w ten sposób włączamy sobie, wyłączamy te nody i patrzymy, który układ dobrze działa. Ok, więc problem mamy rozwiązany. W następnych częściach zajmiemy się składaniem wielu normal map. Więc tu mamy obraz jakichś większych wypukłości, a tutaj mamy dużo drobniejsze detale. I chciałbym złożyć sobie to do kupy. Istnieje wiele sposobów składania Normal Map. Niestety, większość, o których możemy przeczytać w sieci, jest po prostu zła. Będę chciał wyjaśnić, dlaczego te sposoby są złe, a co najważniejsze, pokazać sposób, który naprawdę fajnie działa. I po to, żeby zrozumieć cały mechanizm, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, omówimy sobie parę zagadnień teoretycznych. A więc, zapraszam do obejrzenia kolejnych części kursu.